Mendok napisał komentarz. Może tak zrób film o tym, co by się stało, gdyby potężny obiekt uderzył w Księżyc. Jakie byłyby tego konsekwencje dla niego samego, no i oczywiście dla nas. Wszyscy tylko wałkują temat, co by było, gdyby coś uderzyło w Ziemię, a co, w Księżyc potężna asteroida już nie może uderzyć? Bardzo bym chciał się dowiedzieć, jakie byłyby tego konsekwencje. Rozważmy temat w ogólności. Tysiące obiektów uderzyło w Księżyc od czasu jego uformowania 4,5 miliarda lat temu. Z powodu braku atmosfery, która na Ziemi skutecznie wyhamowuje asteroidy, a nawet powoduje ich spalenie, każda asteroida uderza w Księżyc z pełną prędkością oraz masą. Na skutek zderzenia w miejscu impaktu powstaje krater uderzeniowy, którego wielkość zależy od siły zderzenia. Kratery uderzeniowe powstają w przypadku zderzenia asteroidy bądź komety z powierzchnią ciała niebieskiego. Na Księżycu znajduje się około 500 000 kraterów o średnicy powyżej 1 km. Ponieważ uderzenia odłamków skalnych następują dość regularnie, na podstawie badań zagęszczenia kraterów na poszczególnych obszarach można określić wiek danej powierzchni. Jak można ocenić po zdjęciach Księżyca, nie ma on raczej łatwego życia. Jednak mimo to Księżyc jest bardzo duży i każdy obiekt uderzający w niego ma znikomy wpływ na jego ruch wokół Ziemi. Spowodowane jest to tym, że własny pęd Księżyca jest większy niż pęd uderzenia. Większość uderzeń asteroid spowodowałaby powstanie dużych kraterów i niewiele więcej. Dla przykładu nawet obiekt wielkości Ceres, to znaczy planety karłowatej krążącej wewnątrz pasa planetoid między orbitami Marsa i Jowisza, nie poruszyłaby znacząco Księżyca, choć wystąpiłyby inne ciekawe skutki. Powstałby ogromny krater, znacznie większy niż jakikolwiek obecnie znajdujący się na Księżycu, a w jego wyniku deszcz odłamków spadłby nie tylko na resztę Księżyca, ale także na każdy obiekt znajdujący się w jego pobliżu, na przykład Ziemię. Część księżycowego wnętrza natychmiast stopiłaby się, wypełniając znaczną część nowego krateru lawą podobną do tej w morzach księżycowych. W zależności od tego, ile kawałków Ceres i Księżyca spadłoby na Ziemię i jak duże one by były, to na Ziemi mogłoby powstać sporo kraterów o znacznych rozmiarach, które w zależności od ich lokalizacji i skutków ubocznych mogłyby być uznane za katastrofalne. Ale w takim przypadku efekt na Ziemi byłby minimalny w porównaniu z efektem, gdyby Ceres wpadła na Ziemię zamiast Księżyca. Ponieważ Ceres ma znacznie mniejszą masę niż Księżyc, orbita Księżyca nie uległaby drastycznej zmianie, ale mogłaby zostać zmieniona na tyle, abyśmy mogli ją zauważyć, ponieważ porusza się on wokół nas z prędkością 3200 km na godzinę, a kolizja z Ceres mogłaby spowodować zwiększenie tej wartości. Ale nawet wtedy elementy orbity prawdopodobnie nie zmieniłyby się o więcej niż 10%, a być może o wiele mniej, w zależności od kierunku, z którego Ceres nadlatywała tuż przed kolizją. Najgorzej sytuacja kreuje się wtedy, gdy w Księżyc uderzyłby obiekt o podobnej masie i prędkości jak Księżyc. Na skutek takiego zderzenia orbita naszego satelity mogłaby zostać zmieniona, chociaż jest bardziej prawdopodobne, że Księżyc w ogóle zostałby zniszczony. Jednak na stan naszej obecnej wiedzy, w naszym pobliżu nie ma żadnej asteroidy, która wielkością chociażby zbliżałaby się do wielkości Księżyca. Gdyby jakaś asteroida zmieniła orbitę naszego Księżyca, to doświadczylibyśmy znacznie większych wpływów. No dobra, ale skoro nie ma asteroid, które zagrażałyby Księżycowi, to wszystko jest w porządku, co nie? Niestety nie do końca. Nie znamy wszystkich obiektów Układu Słonecznego i nie jest wykluczone, że w przyszłości może pojawić się asteroida bądź planetoida, która realnie zagrozi naszemu satelicie. Obserwacje uderzeń w Księżyc mogą również pomóc nam chronić samą Ziemię. I nie są to tylko puste słowa, bo zrozumienie bombardowania systemu ziemskiego przez meteoroidy jest zagadnieniem zarówno o dużym znaczeniu naukowym, jak i praktycznym, ponieważ uderzenia te są potencjalnie niebezpieczne dla Ziemi, a na pewno dla życia na jego powierzchni. Odkąd układ Ziemia-Księżyc ewoluował wspólnie przez 4,5 miliarda lat, deszcze asteroid musiały występować nie tylko na Księżycu, ale także na Ziemi. Od czasu kambryjskiej eksplozji bioróżnorodności 541 milionów lat temu masowe wymierania miały miejsce co najmniej 5 razy, a za potencjalną przyczynę niektórych z nich uważa się uderzenia pozaziemskie. Jednak do tej pory powiedzmy starożytne uderzenia meteorytów i ich związek ze zmianami środowiskowymi nie zostały dobrze poznane z powodu procesów erozji bądź ponownego tworzenia się powierzchni na Ziemi. Sposobem na odkrycie uderzeń meteorytów w Ziemię jest zbadanie zapisu kraterów księżycowych,
ponieważ na Księżycu występuje mniej wietrzenia skał oraz erozji. Księżycowy orbiter Kaguya dostarczył nam informacji o tym, że rozerwanie asteroidy utworzyło kilka kraterów większych niż 20 km jednocześnie na Księżycu około 800 milionów lat temu. Na podstawie praw skalowania kraterów i prawdopodobieństwa kolizji z Ziemią i Księżycem, naukowcy doszli do wniosku, że od około 30 do 60 razy więcej meteoroidów niż w przypadku impaktu Chicxulub musiało uderzyć w Ziemię bezpośrednio przed kriogenem, który był erą wielkich zmian środowiskowych i biologicznych. Średnio asteroida o wielkości 10 km uderza w Ziemię co mniej więcej 50 do 100 milionów lat. Księżyc był uderzany przez niezliczone obiekty wszystkich rozmiarów w ciągu swojego 4,5 miliardowego lat życia i ma blizny, które to potwierdzają, lecz nie został strącony z orbity. Wręcz przeciwnie, mimo regularnych uderzeń, wciąż oddala się od Ziemi średnio w tempie 3,5 cm rocznie. Dzięki za oglądanie do końca. Zapraszam do odwiedzenia moich social mediów, by być zawsze na bieżąco z moimi produkcjami. Tymczasem do usłyszenia już jutro. Hej! A i nie zapomnij sprawdzić innych moich produkcji, na pewno się nie przejedziesz.